Klany Kaledonii, gra od wydawnictwa Czacha Games u nas. 1 do 4 graczy, około 30 minut zabawy. Gra nagradzana, gra wysoko w rankingach. Gra na pewno warta Waszej uwagi. Dobra, zaczynamy od instrukcji. Tu troszkę reguł będzie, bo to jest duża gra. Natomiast będziemy mieli tu naprawdę duże pole do manewru. To jest ekonomia, to jest też od razu jako strategia. Handlujemy towarami żywnościowymi, ale także bodajże tutaj brandy. Dzieje się to w Szkocji. Jedna rzecz. Notesiki punktacyjne. Chyba ściąga w king dla graczy. Dwustronne i więcej jest. I teraz. O, tak, pudło szczelnie wypełnione dobrem. No tu nie ma tak, że coś tam, jakieś wolne przestrzenie. Tu wszystko do granic możliwości było wypełnione. Różne plany do wyboru. Plansza modułowa jest. Z fragmentów będziemy ją składać. Każdym razem może być odrobinę różna. Kafelki dwustronne. Żetonów też masa. Tu jest to fajne, nie w każdej ekonomii to mamy, że kształtujemy sobie my, kupując, sprzedając ceny towarów. To często występuje ten element w grach z Azji. Że oni tam lubią kształtowanie właśnie cen w oparciu o popyt-podaż. Tor punktacji i dostaw towarów. Tak z drugiej strony. Jeszcze, o, taka jest grubość żetonu. Teraz tak, kości.
znaczniki, takie ludziki, wszystko drewniane, ładne, takie. Tu będzie pełne mleko. Dla kolejnego gracza. Krówki i zboża i chlebek, kromki chleba. No to samo gracz się będzie powtarzać, tak? Są te beczułki, sery, owce. Te beczułki. To wszystko w kolorach graczy. Jeśli będą nam jakie krówki ładne, będzie nam się powtarzało. Tylko w różnych kolorach. Szkiełka. O, to jest fajna sprawa. To się będzie przesuwało na tym torze góra-dół w tym. W kształtowaniu cen. Takie szkiełka będziemy tam przesuwali. Fajnie zrobione. I to jest chyba normalne szkło, mi się wydaje. Nawet nie wiem, czy nie powiększające. Nie, chyba powiększające nie, ale, no, ale to mam wrażenie w dotyku, że to jest szkło. Nie jakieś tam plastiki. Fajna rzecz. Dobra jakość. Dawno nie mieliśmy okazji szkła dotykać w grze. To jest fajne. No i tyle tego mamy generalnie. No jest tego dużo w środku. Ledwo to się wszystko mieści. I tak się prezentują nam klany Kaledonii właśnie po rozpakowaniu. No to oczywiście jest, żeby się nie psuło. No i woreczki. No woreczków też jest masa. Klany Kaledonii po rozpakowaniu. Bardzo dziękujemy Czacha Games za dostarczenie produktu. No gra nas bardzo ciekawi, bo bardzo dużo dobrego nie słyszeliśmy. Pogramy i powiem wam, jak nam się to podoba. Dzięki.